Dzień dobry, witamy w kolejnym niepodcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński i jest z nami dzisiaj Jakub Śmiechowski. Jakub Śmiechowski. Jakubie, to nie ty wpadłeś do nas, my wpadliśmy do ciebie. Co zresztą widać po tym, co stoi obok ciebie. Tak, to nie jest nasz dorobek gokardowy, to jest dorobek Kuby i zespołu Inter Europro Competition. Tak naprawdę z różnych wyścigów, w różnych klasach, ale w tym przypadku są to wyścigi długodystansowe. Właśnie, zostaliśmy ugoszczeni przez Inter Europol Competition w Warszawie przez Kubę Śmiechowskiego po to, żeby trochę nakreślić Wam to, jak wygląda świat wyścigów długodystansowych, dostając informacje z pierwszej ręki. Czy da się dojść bliżej wyścigów długodystansowych niż tu doszedłeś obecnie, Kuba? Jest jeszcze jedna seria, której nie odhaczyliśmy w wyścigach długodystansowych. Jest to WEC, czyli Mistrzostwa Świata Długodystansowe. Kto wie, może uda nam się jeszcze zawitać tam. Na razie jest to plan ewentualnie długodystansowy, ale no, dużo bliżej w tym momencie chyba się już nie da. Dobrze, zacznę od absolutnych podstaw. Inter Europol Competition, Jakub Śmiechowski. Po kolei, Inter Europol Competition. Polska firma, rodzinna, z tradycjami i jednocześnie sponsor zespołu, który ty reprezentujesz od lat. Jak powstał ten zespół? Zaczęło się to w Stoczpenu chyba w 2009 roku. Został zespół założony. Tak naprawdę mój tata ma przeszłość związaną ze sportem motorowym. Jeździł w rajdach, w maluchach jeszcze, kiedy to była jedyna opcja tak naprawdę. Więc ten sport motorowy zawsze był w mojej rodzinie, głównie ze strony taty. Zresztą mama też była jego pilotem od czasu do czasu, dawno temu. I tak jakby on zaraził mnie tym i no tego się wszystko zaczęło. Tak, on stwierdził, że no dobrze, to może lepiej będzie założyć zespół i próbować coś osiągnąć na własną rękę, niż płacić innym za to. I zrobiliśmy taką koalicję z niemieckim partnerem, który zajmuje się samochodami skrony technicznej. No i tak to się zaczęło tak naprawdę. No i pniemy się w górę no, od tego czasu. Ale ty już wtedy, kiedy powstawał zespół, byłeś na pewnym etapie kariery. Bo to nie jest początek twojego ścigania 2009. Tak, tak. Bo to zaczęło się dużo wcześniej. Od nie, kartingu. Dużo, dużo wcześniej. Ogólnie zacząłem całkiem późno, w wieku 14-15 lat. Więc nie zaczęło się to dużo wcześniej, 5 lat wcześniej, wydaje mi się. No ale tak, już byłem po kartingu i po jednym sezonie w Formule Renault. Formuła Renault. Taka ciekawostka dla osób, bo jednak mimo wszystko nadal to jest o Formule 1. Natomiast nawet tutaj można znaleźć pewne konotacje. Hiszpańskie. Hiszpańskie konotacje i to nie jest Lord Voldemort, to jest ktoś inny. Powiedz mi, bo rozmawialiśmy o tym zakulisowo, jak pewnie się domyślacie. Kto był twoim kolegą z toru podczas startów w tej Formule Renault w tym sezonie? Carlos Sainz, Dani Kwiat też się przywijał. To i chyba głównie oni. Taka ciekawostka, bo o tym też rozmawialiśmy. Rosyjski temperament i ostatnie wybryki Daniła Kwiata. Kuba twierdzi, że Daniel Kwiat jest jak na Rosjanina naprawdę spokojnym kierowcą. Czy to prawda? Tak, znaczy spotykam się na to, że z innymi rosyjskimi kierowcami, którzy jednak robią dużo bardziej szalone rzeczy niż Czyli może być gorzej niż z Danilem tak, obecnie, także, niż było kiedyś z Danilem. Także nie martwcie się. Zapadła decyzja, zakładamy zespół. Mhm. Mam takie trywialne pytanie, Kuba. Jak się zakłada zespół? No, przede wszystkim potrzebujemy? Potrzebujemy przynależeć do, w Polsce oczywiście, do Automobil Klubu. Ja w tym wypadku należę do rzemieślnika, który jest w Warszawie. Potem się idzie do PZMOT-u, mówi się, że chce się założyć zespół i płaci się za licencję. No. Czyli tak de facto każdy może to zrobić, jeżeli dysponuje budżetem, tak to możemy nazwać. No jeszcze dużo innych rzeczy. Tak, znaczy, dużo innych rzeczy. No. Teoretycznie tak. No. Teoretycznie chodzi mi o samą teorię. Sam zespół tak. Myślę, że tak. Co było? Jakie były początki? Mam na myśli to, ile było osób zaangażowanych w całe przedsięwzięcie i jaki był pierwszy krok? Jaka będzie pierwsza seria? Na co stawiamy na początku? Na początku była to Formuła Renault. Tam rozpoczęliśmy przygodę
zespołem. No i wiadomo, na początku było to skoncentrowane na tym, żebym ja się jakby rozwijał jak najlepiej. Teraz się to przerodziło w coś zupełnie innego. Jestem tylko małą częścią całego zespołu pod względem kierowców i tak jakby mamy ambicje nie być tak jakby, żeby zespół nie kojarzył się tylko ze mną, bo to nie o to chodzi, ale też żeby kojarzył się z pewną marką, która jednak liczy się na arenie międzynarodowej w wyścigach endurance. I to jest właśnie to, co jest najbardziej charakterystyczne u was, że wy jesteście polskim zespołem, który po tych 10 latach, mogę tak powiedzieć, bo 2009, liczy się na arenie międzynarodowej i to bardzo się liczy na arenie międzynarodowej, czego dowodem są te trofea. Wy jesteście pierwszym polskim zespołem w historii naszego pięknego kraju, który z polską flagą wystartował w Le Mans. Mhm. Tak. Znaczy były chyba przed II wojną światową coś, tak, jakieś ale epizody. Wydaje mi się, że oficjalnie chyba wy jesteście uznawani jako pierwszy zespół. Wtedy było tak, że pan, który miał pieniądze i był hrabią, mógł wystartować swoim Bugatti, z tego co pamiętam, w wyścigu. Później z tego co wiem, chyba Kuba Giermaziak miał taki epizod też, że tak, brał udział. Tak. Czy to był wasz cel od samego początku, kiedy weszliście do wyścigów długodystansowych, czy to się pojawiło na horyzoncie później? Była to pewna nadzieja. Wiadomo, wyścig w Le Mans jest czymś specjalnym. Nie jest tak łatwo się dostać. Zresztą wszystkie serie ACO tak naprawdę są serią na zaproszenie. Czyli jest dużo zespołów, które chciały startować w tym roku w LMS-ie, nie dostały miejsca. I to samo jest w Le Mans, żeby tam startować trzeba albo być pełny sezon w WEC-u, brać udział, gdzie Le Mans jest jedną z serii, znaczy jedną z wyścigów tej serii, albo wywalczyć sobie zaproszenie. Tak naprawdę. No właśnie, wywalczyć zaproszenie to się wydaje stosunkowo proste, no bo zaproszenie na przykład można napisać na kawę od kogoś. Tak. Albo na przykład na tutaj natomiast na rozmowę, wypadku, ale tak, w waszym wypadku to jest seria, w której musicie najzwyczajniej w świecie wygrać. Tak, można, są możliwości wygrania europejskiej serii Le Mans, czyli LMS, albo azjatyckiej serii i jeszcze zaproszenie dostają również niektóre zespoły ze Stanów, które startują w IMSA. Jak tak mogę zapytać, dlaczego wyścigi długodystansowe? To jest takie też pytanie z cyklu 101. Natomiast... No tak, bo zaczynaliście w single seaterach i z single seaterów przeszliście do długodystansowych. Do innych single seaterów. Tak, tylko że troszkę inaczej wyglądających. Z czego to wynikało? W single seaterach mam wrażenie, że to tam, gdzie startowaliśmy, czyli to, na czym skończyliśmy przygodę w single seaterach, znaczy wciąż ją kontynuujemy, ale już nie ze mną, to była seria Boss GP, gdzie udało nam się wygrać, a w następnym roku przegraliśmy jednym punktem, co też trochę mieliśmy pecha, nie skończyliśmy wszystkich wyścigów. Tak naprawdę osiągnęliśmy wszystko i byliśmy na testach w Barcelonie. Zresztą i zobaczyliśmy samochód LMP3, akurat tam taki zespół testował Speed Factory i w sumie spytaliśmy się, czy możemy się przejechać, tak? Dostaliśmy tam jakąś cenę jednorazową za parę kółek i już wtedy myśleliśmy o tym, żeby przejść do wyścigów długodystansowych, bardziej długodystansowych. I liczyła się albo ta seria LMP3 i LMS, albo Renault RS01, co okazało się bardzo dobrym wyborem, że nie zdecydowaliśmy się na Renault, ponieważ ta seria upadła bardzo szybko. Zresztą też Renówką, nawet po tym jak seria upadła, nie jest to samochód, gdzie można w wielu miejscach startować. Tak naprawdę on jest dużo szybszy od samochodów GT3 i żeby pakiet GT3 mieć, on jest mocno ograniczający i już nie jest taki, zresztą nie jest homologowany chyba w serii GT3 jako taki. Można tylko przerobić ten samochód klasy GT3. Powiedziałeś o samochodach. Wasz zespół ściga się Ligierami. To są francuskie auta. Tak. Dlaczego Ligier? Jaki był pierwszy impuls? Czy to w sumie to jest historia F1. Tak.
Tak, ale też. Nie tylko w F1. Nie tylko w F1. Jak to jest? Bo wiesz, wyobrażam sobie to z perspektywy absolutnego amatora, który chce założyć zespół, bo ma taki kaprys. I to jest tak, że tak jak w przypadku samochodów drogowych, że jesteś w stanie odbyć jazdę testową albo obejrzeć auto, czy raczej wiesz, czego chcesz, wchodząc w ten świat? Nie, znaczy jeżeli nawet jak już jesteś w tym świecie jakby trochę, my zaczęliśmy przygodę z długodystansowymi, jednak w tym momencie, wtedy w klasie LMP3 liczył się tylko Lidl tak naprawdę, bo homologacje do przyzwolenie na budowę samochodów LMP3 mają 4 marki. Jest to Ligier, Norma, Ades i Ginetta. I wtedy LMP3 miało tylko Ginetta i Ligier. Ades też był, ale chyba nikt nigdy się tym nie ścigał. I Ginetta była bardzo słabym samochodem LMP3 i Ligier tak naprawdę był jedyną marką, którą można było wybrać. Wszyscy mieli Ligier. Okej, czyli to był taki trend, że generalnie chcemy wygrywać, chcemy jak najwięcej, to jest najlepsze auto, jakie możemy kupić, więc idziemy pod auto. Tak, ale też było to tak naprawdę jedyne auto, które można było kupić. I to też jest tak, że auto i silnik nie są ze sobą integralne, że tak powiem. W LMP3 są. W LMP2 jest to zupełnie inaczej. W LMP3 kupujesz samochód już razem z silnikiem Nissana i wszyscy mają ten sam silnik, zresztą w LMP2 tak samo to wygląda, tylko różnią się marki samochodów. Jak jest w LMP2? Bo rozmawialiśmy o tym, że to nie jest tak, że ty kupujesz sobie samochód, wybierasz silnik i tyle, ty kupujesz samochód. Silnik tak. Się leasinguje, więc tak naprawdę jest to trochę bardziej skomplikowany proces. Znaczy skomplikowany, tak. Outsourcing taki, można powiedzieć, a w języku IT trochę. Tak, można tak powiedzieć. W samochodach LMP2 płacisz za robocze godziny silnika tak naprawdę. Kupujesz pakiety, 25-godzinne pakiety i tylko Gibson robi te silniki, firma angielska. No i wszyscy muszą od niego leasingować, po prostu taki został to model stworzony. A, czyli macie jednego dostawcę silników na całe LMP2, każdy musi brać od nich. I jak to wygląda względem żywotności? W sensie, bo jeżeli mówisz 25-godzinne pakiety, tak. to jest powiedzmy na jeden wyścig, dwa wyścigi. Ledwo Le Mans to jest. Tak, no oczywiście to jest jedno Le Mans, tylko sam wyścig. Ale nie no, jeżeli ścigamy się w serii LMS, gdzie wyścigi są po 4 godziny, dodając do tego testy, prywatne testy, które są zazwyczaj przed wyścigiem w środę, jak wyścig jest sobota, niedziela, weekend, to wychodzi na jeden weekend wyścigowy około 11 godzin. Czyli tak naprawdę taki pakiet 25 godzin, są dwa weekendy wyścigowe, potem jest serwis. 2,5. Nie zawsze potem jest serwis, potem się dokupuje dalsze pakiety, kolejne 25 godzin. Te silniki są całkiem żywotne jednak, no, pomimo tego, że są mocno wyczynowe, to jednak też problemów z silnikami jako takimi nie ma. Gibson tutaj zrobił dobrą robotę, no ale problem jest to, że no, niestety nie możesz kupić sobie takiego silnika, robić z nim co chcesz, tylko za każdym razem musisz leasingować i chyba po 50 godzinach wyjmujesz i wysyłasz do rewizji, do Gibsona. Więc logistyka w tym przypadku ma spore znaczenie. Tak, w którym momencie ten silnik będziesz wysyłał? Tak, bo tak jak mówisz, 2,5 wyścigu, czyli w sumie już musicie mieć silnik na zakładkę, że tak powiem, teoretycznie. 2,5 weekendu, przepraszam, nie wyścigu. Znaczy nie możemy mieć silnika na zakładkę. Czyli to już jest problematyczne względem... Trzeba to trochę planować, tak, ale to też nie jest aż taki problem, no bo mówię, no, to nie jest tak, że po 25 godzinach silnik już nie nadaje się do niczego. Można wciąż nim jechać, więc to nie jest aż taki duży problem, no ale trzeba być odpowiednio przygotowanym i mieć to na uwadze, że w pewnym momencie trzeba ten silnik będzie wymienić. No właśnie, skoro mówimy o silniku i samochodzie, proszę powiedz parę słów, to jest Ligier, to jest LMP2 teraz w twoim przypadku i to jest auto, z tego co wiem, z tego co rozmawialiśmy wcześniej, nad którym wy dość długo pracowaliście, żeby je dokładnie zrozumieć i skonfigurować. Oczywiście, jest to bardzo skomplikowany samochód. Dlaczego? Wiesz, my oglądamy Formułę 1. Tak. Jesteśmy ignorantami, którzy uważają, że to jest jeden sport, który jest warty oglądania. Ale no, jasne jest też to, że żeby się ścigać na tym poziomie wyścigów długodystansowych,
też trzeba wykonywać mnóstwo pracy z autem. Proszę opowiedz o tym. Czy tak na pewno nie da się tego porównać do samochodu F1, gdzie jest to tak naprawdę samochód zupełnie prototypowy, gdzie rzeczy nie są w ten sposób homologowane co w LMP2. Jednak LMP2 ma swoją homologację, jest to na 5 lat. I tak naprawdę pod tym względem jest proste, no bo jak coś się zepsuje, bierzesz nową część, wiesz co wziąć. To nie jest tak, że masz co wyścig nowe części, które są rozwijane. Samochód jako taki jest zamrożony, tak. Czyli rozwój nad samochodem. Zmian pakietów pod tory, takich rzeczy po prostu nie ma. Jest specjalny pakiet na Le Mans tylko. Jest to pakiet na te długie proste, które są w Le Mans oczywiście. Ale ten samochód pod względem obsługi i elektroniki jest porównywalny do samochodu F1 sprzed 7 lat, podejrzewam. Wiadomo, wydaje się to dużo czasu, ale jednak patrząc na to, jak skomplikowane są samochody Formuły 1, jest to już bardzo duży wyczyn. Jakie jeszcze elementy twoim zdaniem tego auta są newralgiczne z punktu widzenia kierowcy? No bo teraz masz jednostkę napędową, każdy ma taką samą. Skrzynię biegów jest podobnie. Nadwozie, no to jest lizier w waszym przypadku. Wiem, że nie każdy korzysta z lizieru, bo są różni producenci. Tak. Opony. Opony można wybrać między Michelinem i Dunlopem. Tutaj wybór jest wolny. Pod względem osiągów nie jest dużo różnica, oni są raczej na równi. Toczą walkę między sobą, zawsze ktoś jest trochę bardziej z przodu, trochę bardziej z tyłu. No ale są na bardzo porównywalnym poziomie. Wojna oponiarska to akurat znany temat. A propos wojny oponiarskiej, to jest coś, co jest niemożliwe w Formule 1. Kuba jest w stanie wybrać sobie dokładnie jaką oponę chce mieć na jakim kole, to prawda? To prawda, tak. Ale znaczy... On myśli mieszanki. Tak, bo najczęściej otwartość. Chodzi o otwartość mieszanek. I raczej robicie to na bok, że tak powiem, dzieląc samochód na dwa boki niż na przód i tył. Tak. Wbrew tak, logice. Tak. Ja jednak zawsze jest tak, że jedna strona bardziej się zużywa. Zazwyczaj jest to lewa strona, ponieważ tory są prawoskrętne w większości. Więc jeżeli chcemy, możemy na lewą stronę założyć twardszą mieszankę. Nie stosuje się tego tak często, ponieważ każda mieszanka działa w innym zakresie temperatur, ma inne okienko, w którym naprawdę daje osiągi, których oczekujemy. Więc nie jest to częsta praktyka, ale jest to możliwe. Jakich osiągów oczekujecie? Jakie osiągi są takiego auta? W Le Mans prędkości to jest 340 na prostych, czy jeszcze szybciej? Dobrze mówię? Dobrze strzeliłem? 345 chyba było. Byłem bardzo blisko. Czytałem, przygotowałem się. No tak, no w LMP2 osiąga na prostych w Le Mans powyżej 340 na godzinę. Może osiągać. Na zwykłych torach powiedzmy jest to 305-310 około. Tak. Na końcu prostej. Tak. Z klimatyzacją. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale Kuba ma taką przywilej, że może sobie ustawić klimatronik na 21. 21,5. Nie, ja lubię trochę zimniej, 19 ustawiam zazwyczaj. Tylko to trzeba potem na gardło uważać ewentualnie. No przy takiej klimatyzacji, wiesz, taka długa podróż cię czeka, wyścig endurance, są zmiany, wiem, no to potem wysiadasz i myślisz sobie, kurczę, mogą gardło sobie przysiębić. A propos zmian, jak to wygląda względem tego, bo no, sam nie jeździsz, zawsze jest was trzech, tak? Jeżeli dobrze, zależnie od wyścigu. Zależnie od też klasy, w LMP3 jest sens mieć dwóch kierowców, w LMP2 jest sens mieć trzech kierowców. Tak akurat się rozkłada tankowanie w LMP2 jest około 40 minut, więc przy 4 godzinach akurat jest tak, że dwa pełne baki wyjeżdża jeden, dwa pełne drugi, dwa pełne trzeci. W LMP3 jest to po godzinie, więc tak jakby pół wyścigu jeden kierowca, pół wyścigu drugi kierowca na przykład. Czy zmiany są w jakiś sposób ćwiczone przez was na treningach? Oczywiście, codziennie trenujemy. Zmiany? Zmiany kierowców, tak. Znaczy na sucho, tak, jak dzień się skończy albo zanim się zacznie, ale też podczas treningów, zazwyczaj takich normalnych treningów, jeżeli nie ma jakichś problemów, czy nie testujemy czegoś specjalnego, to każda zmiana jest zmianą treningową. Bo to też względem Formuły 1, co też może niektórych zdziwić, w Formule 1 mamy 18-20 mechaników przy samochodzie zawsze. I u was jest to dość mocno ograniczone też przepisami. I jak to dokładnie wygląda?
A propos też tych zmian. W garażu może być tylu mechaników, ile chcemy tak naprawdę. Możemy się przebrać 20... w stroje mechaników i stać tam razem z wami po prostu. Tak, oczywiście. Znaczy nawet nie musicie się przebrać w stroje mechaników, możecie tam po prostu stać. Okay. Nie, ale ja chciałem w sobie bardzo ubrać, wiesz. Dobra, no to nie ma problemu, no też można. Ale jak samochód wyjeżdża za tą białą linię, która jest przed garażem, to jest już brane jako taki working lane, to tam maksymalnie trzech mechaników naraz może pracować nad samochodem. Oprócz tego jest osoby, które mogą wychodzić za tę linię, to jest osoba, która trzyma lizak, ale ona nie może dotykać samochodu. I jest osoba, która pomaga przy zmianie kierowców. Kierowcom się zapiąć, zmienia tam USB, sticki, które mamy, które zbierają dane, które co zmianę kierowców trzeba wysyłać do ACO, uploadować do chmury. I ona może dotykać tylko wnętrza samochodu jakby i nie może pracować nad samochodem mechanicznie. Tak? Nie może nic naprawiać, ani nic wymieniać. Właśnie, po co on tam się schyla, bo też to widziałem przy zmianach. Przez ćwierć sekundy miałem nadzieję, że osoba dostraja na przykład pod innego kierowcę, innego wzrostu, na przykład, nie wiem, przesuwa pedały, że jest taka możliwość w takim aucie, wiesz co mi chodzi. Wiem, domyślam się tak, już teraz. Tak, ale nie, jeżeli kierowcy są, różnią się bardzo wysokością, czymkolwiek gabarytami, jest jeden, tak jakby jedno siedzenie największe pod największego kierowcę i potem każdy mniejszy albo bardziej potrzebujący ma takie inserty, które po prostu w tym siedzeniu robi się mniejsze siedzenie takie dedykowane. Taka wkładka. Tak, dokładnie. A udało się? Udało się. Czy była jakaś taka sytuacja, w której nie udało się na przykład tego zmienić, bo się coś stało, jakaś awaria doszła i musiałeś jechać autem przez półtorej godzinną zmianę, gdzie nie była to twoja optymalna pozycja? Czy za każdym razem udaje się to perfekcyjnie skonfigurować? Udaje się to skonfigurować, ponieważ te wkładki wkłada kierowca sam, a on nie może pracować nad samochodem, więc cokolwiek by się nie działo z samochodem, kierowca i tak jest zobligowany, żeby to zmienić w własnym zakresie. Przepraszam, mam jeszcze jedno pytanie odnośnie kierowcy i samochodu. I to jest coś, czego nie wiedziałem, dowiedziałem się na miejscu. Musimy o tym powiedzieć, Bartek. Mówisz. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że jak Kuba sobie w tym roku ruszał w Le Mans, a Kuba ruszał w Le Mans w tym roku, tak. I ruszał i jechał, to mógł zadzwonić do niego telefon, bo oni mają... Tak, żeby była jasność. Pętla toru na Le Mans jest tak długa, że musicie ewentualnie być gotowi na poczynienie pewnych napraw. Kierowcy. Tak, kierowcy. Mówimy oczywiście o kierowcy, bo kierowca może wysiąść z samochodu i może od niego odejść na dalej niż 10 metrów. 10 metrów. Czyli jeżeli powiedzmy uszkodzisz jakoś samochód, to jesteś w stanie przy nim pracować, tak to nazwijmy. Tak, tak. Proszę powiedz. Tak, jak dopóki, co tam jest? Dopóki jesteś w obrębie 10 metrów od samochodu, wciąż uczestniczysz w wyścigu, więc w razie czego, gdyby coś się stało, mamy taką małą skrzyneczkę zbudowaną, którą się przykręcamy do środka samochodu obok fotela. Chciałbym jakieś podstawowe narzędzia do wykręcenia przedniego nosa czy tylnego spoilera, gdyby się urwał czy coś, żeby móc zdjąć i jechać dalej. I też mieliśmy oczywiście telefon, gdyby coś trzeba było zadzwonić do mechaników, gdyby radio przestało działać czy cokolwiek, to mieliśmy okazję. Miałeś okazję dzwonić? Nie miałem okazji dzwonić na szczęście, ale mieliśmy możliwość, żeby zadzwonić i no, spytać się. Albo cześć. Powiedzieć, jaka jest sytuacja. Cześć, miałem wypadek generalnie, ktoś po mnie przyjedzie, ale robisz auto. Nie, ono jest 10 metrów rozłożone. Więc nie, tego oczywiście nie życzę. Nie miałem o tym pojęcia, że takie możliwości tak, są. To teraz można by powiedzieć, że poszukiwany jest do zespołu Interpol kierowca mechanik. Kiedyś był taki zawód w Polsce, kierowca mechanik, czyli taki kierowca, który zaprawia autosana przy drodze. Tak. A teraz absolutnie poważnie. Wy jesteście aktualnie, ty jesteś, bo mówisz też, że to jest tak, że auto jest bardziej niż kierowcy, ale Inter Europa ma mistrzostwo w serii azjatyckiej, z której dostało możliwość wystartowania w Le Mans oraz wicemistrzostwo serii europejskiej. Tak. I walczycie o kolejny tytuł mistrza europejskiego, bo sprawa ciągle jest w toku. Tak. Znaczy no, co najmniej jesteśmy wicemistrzami. Według nas jesteśmy mistrzami. W tym momencie jesteście mistrzami, natomiast nie, w tym momencie jesteśmy wicemistrzami. W tym momencie jesteśmy mistrzami. Odwołaliśmy się od decyzji sędziów, którzy przyznali nam karę według nas niesłusznie, ponieważ w regulaminie nie jest, nie wszystko jest zapisane tak, jak powinno być zapisane
I my to odczytaliśmy w sposób, że to akurat była czerwona flaga i każdy kierowca ma minimalny i maksymalny czas jazdy, który może ten przejechać w samochodzie i nie ma zapisane w regulaminie, że czerwona flaga nie wpisuje się w czas jazdy kierowcy. Szczególnie, że ani wyścig, ani kontrola, znaczy ani wyścig, ani timekeeping nie jest zatrzymany, więc wyścig wciąż trwa. Czas dalej leci. Jest dosyć logiczne. Podobnie jak jest na treningach Formuły 1. Masz czerwoną flagę, ale czas cały czas leci, więc tak naprawdę sesja jest cały czas w toku. I teraz tak naprawdę, kiedy się spotkaliśmy, a spotkaliśmy się na parę godzin, akurat tego pięknego dnia listopadowego, bo ciebie niedługo nie będzie i nie wiadomo kiedy wrócisz, bo wy cały czas jako Inter Europol podróżujecie, a ty gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim znajdujesz czas, żeby otwierać ojczyznę jeszcze. Gdzie teraz pojawi się Kuba i cały zespół? W Chinach, w Szanghaju, pierwsza runda Asian Le Mans Series, 23 i 24 jest wyścig. I ile wcześniej logistycznie trzeba to zaplanować? Tak zapytam. Ile, jak to wygląda względem, ile wcześniej musicie być tam ze sprzętem, jak długo, względem mówię, aklimatyzacji? No bo to wiadomo, zmiana znaczy, kontynentu. Cały zespół przylatuje w poniedziałek. I samochody dostajemy, samochody i cały sprzęt dostaniemy we wtorek prawdopodobnie. Jeden samochód w kontenerze został wysłany miesiąc temu, ponieważ tyle trwa podróż kontenera tam do Azji. Samochody zostały wysłane tak naprawdę 3 dni temu samolotem. Nie mieliśmy też innej okazji, ponieważ sezon europejski dopiero co się skończył, więc potrzebowaliśmy tych samochodów. Jeszcze dwa samochody i część sprzętu, którego używaliśmy tutaj, została wysłana dosłownie parę dni temu i doleci do Szanghaju, mam nadzieję, jakoś w tym tygodniu. Nie mogę się powstrzymać, przepraszam, muszę to powiedzieć. Kuba Śmiechowski, Inter Europol Team, to jest odwrócenie tego, co się dzieje na świecie. Normalnie to Azjaci wysyłają nam kontenery, a tam my wysyłamy im polski zespół, który tam łoi ich w seriach długodystansowych, to jest trofeum za zeszły rok, prawda? Mm-hmm, tak. To są obiekty z Shanka, jest Fuji, które my znamy. Tak. Jest to Changi International Circuit i jest Sepang. Jest Sepang, który... Jest Sepang, bardzo ładne trofeum. Bardzo ładne, tak. Bardzo unikalne. Unikalne są nawet takie łopatki z tyłu. Słyszałem anegdoty, że któraś z osób to złamała, nie u ciebie na szczęście. Nie. Widzieliśmy odłamaną łopatkę na ceremonii rozdania nagród już... No, długo nie przeżyła akurat to konkretne trofeum. A propos trofeów, właśnie, co tu stoi? Tutaj stoi mistrzostwo serii azjatyckiej, tutaj stoi drugie miejsce LMP3 dla zespołu i to jest dla Kuby Śmiechowskiego za zeszły rok. Co tu jeszcze mamy, Kuba? Tutaj bardziej w tle tak jakby są wszystkie puchary, ponieważ na każdym wyścigu w serii azjatyckiej byliśmy na podium w 4 wyścigach, więc mamy 4 z Azji. Wiedzieliście o tym? Myślę, że to dokładnie potem pewnie możecie teraz zobaczyć. 2 pierwsze miejsca, 2 drugie miejsca. To mi się bardzo podoba. To jest to. To jest to, Kuba. Ledwo podniosę. To jest ciężkie dziadostwo. To jest za zwycięstwo w tym roku. To jest dla zespołu akurat. Trofeum za zwycięstwo w klasie LMP3. Ja to w Barcelonie. Proszę, to mamy Barcelona. A to jest Barcelona z Bartko Ulubiony Tor. Tak. A propos takiej ciekawostki, że Bartko Ulubiony Tor, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale Kuba i nie tylko Kuba, ale i niewielka część Inter Europol Competition ogląda nasze podcasty. Więc też dzięki temu to trafiliśmy, ale z drugiej też strony oni wiedzą, z kim mają do czynienia, więc te trofea powinni schować. To nie jest żebyśmy ich nie zniszczyli. Dlatego też jest tu Bartek na wierzchu, żeby Bartek mógł zobaczyć, jak to wygląda. Piękne i to jest najładniejsze, swoją drogą rozmawialiśmy zakulisowo. To jest ciekawy temat. Jak wyglądają trofea sportowe? Są takie i są takie. Barcelona waży 39 kg, uwierzcie mi na słowo. Natomiast te azjatyckie są zdecydowanie lżejsze. Poza kierownicą, która jest cudowna, ale te, które macie tutaj za drugie miejsca, rewelacja. Na które z nich było okupione najcięższą pracą? I które znaczy najwięcej pod względem pracy? Pewnie Azję, bo to jest za całą serię. Tak naprawdę wszystkie są okupione ciężką pracą. Dyplomata. Nic, nie no, bo to nie jest tak jakby, że przygotowujemy się tylko na jeden wyścig, szczególnie mocno. Wszystkie
przez całe lata, od kiedy zaczęliśmy z całym zespołem tak naprawdę, ale w szczególności wyścigi Endurance, pracujemy ciężko na to, co udało nam się w tym momencie osiągnąć i co dalej osiągamy. Jest to praca całego zespołu, niezliczone godziny i zarwane noce na zawodach, żeby przygotować samochody. Właśnie zespół. Tak, a propos w ogóle dużych osiągnięć, no to największym osiągnięciem mimo wszystko jest wyścig Le Mans dla Was. Tak mi się wydaje, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Bo to był Twój pierwszy wyścig 24-godzinny. Jak bardzo różni się przygotowanie do wyścigu 4-godzinnego do tego całodobowego? Różnica jest wielka naprawdę. Przede wszystkim do 24-godzinnego trzeba mieć dużo więcej, że tak powiem, scenariuszy, co może pójść nie tak i trzeba być przygotowanym na dużo więcej. Może pójść dużo więcej rzeczy nie tak. Podczas 4-godzinnego są rzeczy, jeżeli coś się zepsuje i wiem, że zajmie to 1,5 godziny, to raczej nie jest to naprawiane, tak? Znaczy jest naprawiane, ale może się wyjedzie, może się nie wyjedzie, nie będzie to miało dużego znaczenia tak naprawdę dla wyniku. Podczas 24-godzinnego nigdy nie wiadomo. Są zespoły, które stały bardzo długo w garażu, ukończyły wyścig na dobrych pozycjach, ponieważ jest to wyścig, który rządzi się własnymi prawami, tak? Więc cokolwiek by się nie działo, musisz wrócić na tor, musisz dalej walczyć. To, co my oglądamy przed ekranami telewizorów, to są 24 godziny. To, co ty przeżywasz i wy jako zespół przeżywacie na torze, to jest znacznie więcej czasu. Powiedz proszę, jak wcześnie w przypadku Le Mans na miejscu byli pierwsi członkowie zespołu, a ile czasu w pełnej gotowości spędziłeś ty na torze? Jak to wygląda? Jakie to jest duże wyzwanie godzinowe? Zespół przyjechał tam 2 tygodnie wcześniej na oficjalne testy, tak? Jest jeden dzień oficjalnych testów 2 tygodnie wcześniej. Większość zespołu została na miejscu, pracując nad samochodami, mieli z odspiana chyba 2 dni wolnego jakoś w wyciągu, ale resztę spędzili na pracy nad samochodem, na przygotowaniu części zamiennych, no i na treningu też. To jest niesamowite. Na treningu. Zespół trenuje. Trenuje, tak. Znaczy trenuje może nie względem, że siłownia, ale trenuje zmiany pit stopy, które podczas 24-godzinnych wyścigu 24-godzinnym co 40 minut samochód zjeżdża, jeżeli nic się nie dzieje oczywiście, a nigdy tak nie ma. Zjeżdża samochód na tankowanie, co 2 godziny trzeba zmienić wszystkie opony, więc jest to bardzo duże wyzwanie nie tylko dla kierowców, ale przede wszystkim dla mechaników i całego zespołu. To może takie dziwne pytanie, ale mechanicy też, że tak powiem, mają zmiany? Na zasadzie takiej, że powiedzmy przez pierwszych ileś godzin pracuje danych 3 mechaników, a potem ci, którzy wychodzą do samochodu, jakoś się zmieniają? Czy to jest zupełnie... Zależy, ile ma się osób. U nas niestety wszyscy musieli być. Tak naprawdę jedyna osoba, która nigdy nie ma przerwy, nieważne ile jest osób, to jest inżynier wyścigowy, który jednak przez 24 godziny musi doglądać samochodu, musi patrzeć, co się dzieje. Czyli z kratą Red Bulla siedzi i popija. Tak, jednego za pewnie drugim. Tak. Werwy. Jest to, tak. Jest to naprawdę, dla niego myślę, jest to najbardziej wycieńczające. No tak, no bo ciągła praca umysłowa, ciągłe kontrolowanie tego wszystkiego, jak to powinno funkcjonować, czy funkcjonuje odpowiednio. Siedzisz przed tym monitorem cały czas, pewnie kierowca co jakiś czas ci jakieś głupoty gada przez radio i musisz jednak się nim zająć, tak? Jakie głupoty przez radio gada Kuba Śmiechowski? Staram się raczej nie mówić. No ja wiem, teraz tak będziesz mówił, że nigdy nie gada. Nie, ja akurat bardzo mało mówię. Jak już muszę, to jakieś uwagi odnośnie samochodu, balansu, żeby też mógł przekazać innym kierowcom, czego się mogą spodziewać. Jednak mamy kierowców, którzy lubią dużo gadać i dużo głupot gadać tak naprawdę. No, mam jednego kierowcę z Anglii, który często nudzi się podczas wyścigów, jak jedzie za kółkiem samochodu. Jest niesamowicie szybki i no nie wiem, no coś jakoś tak często jedzie, dogania ludzi przed sobą, wyprzedza ich strasznie szybko. On nie ma z tym zupełnie problemu, jak widzi tylko lukę, od razu tam jest i wyprzedza. I bardzo często denerwuje swojego inżyniera
tam jakieś głupie pytania zadaje, coś tam podśpiewuje podczas 24-godzinnego Le Mans, to jak wysiadł z samochodu zanim wysiadł jeszcze, jak jeszcze jechał, podczas nocnej zmiany, kiedy prawie 4 godziny był w samochodzie, powiedział, żeby przygotowali jedzenie dla niego, bo jest głodny i by coś przekąsił, więc żeby było jakieś ciepłe jedzenie. No, ja wiem, kierowca myśli czasem o takich rzeczach, oczywiście. Ja wolę się koncentrować na tym, co się dzieje na torze. I no, jestem głodny, ale nie wyobrażam sobie, żebym powiedział przez radio, żeby przygotowali mi kluski. Kluski? Makaron jakiś. Makaron? Tak, coś znaczy, takiego. Makaron. Było dlaczego mówię o makaron? Bo rozmawialiśmy długo z Kubą. Kuba jest na diecie wegańskiej. Tak. Podobnie jak i Lewis Hamilton. Oczywiście. No tak, tak, tak. No, oczywiście, no przecież Lewis Hamilton. Zaćmienie, tak. Powiedz mi, Kuba, dieta wegańska? Czy to sprawia jakieś trudności logistyczne? Domowo robiąc sobie jakoś tak zakupy, to jest spore wyzwanie. Szukać alternatyw. Tak, ja sobie nie wyobrażam, jak to a ty masz Le Mans, 24 godziny, samochody jeżdżą, inżynier już śpi przy tym wszystkim, a ty mówisz, nie, ja nie chcę tych klusek, ja bym jednak, słuchajcie, chciał teraz soczewicę. Tak, no, nie, no, nie zrobiłbym tego, no, wiem, ufam naszym kucharzom, mieliśmy catering. Masz kucharzy. Tak, mieliśmy podczas tego całego sezonu catering, jednak przy tej ilości osób jest to bardzo ważny element, że jest jedzenie o tej samej porze, wiesz, co się spodziewać. Nie musisz organizować jakiejś pizzy o 12 w nocy, nie wiadomo skąd. Tak powiem, mamy dietę, a jeżeli chodzi o, poza dietą, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, czy wyścig endurance dużo, potrzebują dużego przygotowania względem wytrzymałościowego? Przede wszystkim wytrzymałościowo, tak. Prowadzenie samochodu jest ciężkie. Tak, samochody LMP2 prowadzą się dużo ciężej niż samochody LMP3. Jest wspomaganie, mamy kierownicy i w jednym, i w drugim. Jednak LMP3 jest bardziej tak, wspomaganie jest dużo bardziej efektywne, powiedziałbym. Jest to też seria bardziej dla dżentelmenów, więc nie jest aż tak wymagające fizycznie. Bardziej chodzi o temperatury i o długość samego siedzenia w samochodzie. Jednak zamknięty kokpit, temperatury mogą być bardzo wysokie, szczególnie w LMP3, gdzie nie mam klimatyzacji. W LMP2 mamy klimatyzację, nie działa ona niesamowicie jak dobrze. Tak naprawdę głównie jest to schładzanie czujki, która jest w kokpicie, ponieważ jak temperatura przekroczy w kokpicie o tam określoną ilość temperatury na zewnątrz, samochód przechodzi w tryb awaryjny. Więc tak naprawdę bardziej chodzi o to, żeby ta czujka była zawsze w odpowiedniej temperaturze. Więc jest to wymagające. W LMP2, przez to, że mamy trzech kierowców, zmiany też są krótsze. No, w LMP3 były to po 2 godziny, tutaj w tym roku w LMP2 około godziny 20, godziny 30. Więc nie jest to aż taki duży problem tak naprawdę. Pierwsza różnica, która jest między wyścigami standardowymi, a długodystansowymi jest taka, jak sobie wyobrażam, że kierowca musi dużo więcej myśleć i jechać bardzo sprytnie, strategicznie, a nie jechać, żeby być na każdym zakręcie pierwszy. Czy to prawda? Tak, jak najbardziej. Jest, czy to jest tak, że określone, powiedzmy, macie, nazwijmy to deltę, na zasadzie, powiedzmy, musicie jechać takim i takim tempem, żeby jeszcze paliwo dochodzi. Wystarczyło ci właśnie paliwa i żeby, powiedzmy, jakoś nie zużyć za bardzo opon i tak dalej, czy powiedzmy, macie jakąś dowolność względem tempa? Znaczy, nie do końca. Mamy, na początku raczej nie podejmuje się aż takiego ryzyka jak pod koniec wyścigu. Mając na uwadze, że jednak jest bardzo dużo czasu jeszcze do przejechania. I czasem lepiej jest pod względem czasowym, tak? Lepiej jest puścić kogoś, jak wiesz, że jest dużo szybszy i nie utrzymasz go za sobą przez tam 20 minut. Jasne. Lepiej jest go może nie przypuścić, ale nie sprawiać mu takich problemów i po prostu starać się załapać za nim, podkręcić swoje tempo, niż jak to jest w wyścigu sprinterskim, że tak powiem, gdzie każda pozycja się liczy, walczysz o wszystko, o każdy metr. Tutaj też walczysz, tutaj musisz bardziej myśleć nad tym, jak walczysz.
Ale tak naprawdę nie ma tutaj dużo oszczędzania. Cały czas, nawet przy 24-godzinnym wyścigu, jedziemy cały czas na, że tak powiem, pełen gwizdek. No, czyli 100% przez cały czas. Okay. Mm-hmm. To zastanawiam się w sumie właśnie, jak to wygląda z tej strony. Często się mówi, że teraz w Formule 1 kierowcy jeżdżą właśnie w wyścigach endurance. I dlatego są też pewnie moje pytanie, bo powiedzmy teraz muszą bardziej uważać na opony, bardziej uważać na paliwo właśnie i tak dalej. No to zmienia trochę moje... Oni też mają zupełnie inną charakterystykę tych opon. Są tak skonstruowane, żeby po jakimś czasie jednak był bardzo duży spadek. Tak, spadnie z klifu. U nas to jest tak, że te opony trzymają i trzymają przez bardzo długi czas i ten spadek jest zauważalny, ale jest bardzo stopniowy i łagodny. Tak? Wiadomo, że opony po dwóch kółkach są dużo szybsze niż opony po 40 kółkach, ale to nie jest coś, czego się nie spodziewamy. Tak? To nie jest, że nagle spadają, tak jak na Węgrzech było w przypadku Verstappena, tak? Gdzie prowadził i nagle jego tempo siadło drastycznie. U nas jest to bardziej płynny spadek. Właśnie, wywołałeś Maxa Verstappena. Max Verstappen, Formuła 1. Oglądasz Formułę 1, Kuba? Tak, oglądam. Komu kibicujesz? Poza tymi oczywiście dawnymi kolegami z torów. Czy tymi, tak, których ciągle spotykasz przy okazji innych rzeczy, na przykład Fernando Alonso? No, zdarzyło się zobaczyć go na Le Mans parę razy. W tym momencie w Formule 1 myślę, że kibicuję całemu składowi McLarena chyba. I Lando Norris, i Carlos Sainz. Myślę, robią bardzo dobrą robotę i no, mam nadzieję, że McLaren podniesie się. Już teraz się podniósł, ale że pójdzie jeszcze wyżej, może z nowymi silnikami. Jest Mercedes gdzieś tam w 2021. Więc byłoby naprawdę fajnie, gdyby powrócili do wygrywania. A jak ci się podobają bolidy na przyszły rok? Na 2021 rok, bo wiem, że też widziałeś te zdjęcia tych nowych bolidów. Podobają mi się. Jeździłbyś? Każdym samym Formule 1 bym jeździł. A gdybyś miał wybrać jakąś kolejną, konkretną generację bolidów Formuły 1, czy ty ze swoim doświadczeniem i z tym, co ty przeżyłeś w ściganiu zawodowym, bo jesteś zawodowym kierowcą wyścigowym, stwierdziłbyś, że najbardziej atrakcyjnie byłoby się ścigać silnikami wolnoszczącymi, hybrydami czy silnikami turbo? Ciężko mi powiedzieć. No. Wiem, że samochody hybrydowe wymagają dużo więcej od kierowcy myślenia nad tym, co robi. I to chyba już nie jest takie jeżdżenie, jak to było w latach 90. czy na początku tego wieku. Tutaj kierowca, myślę, że mniej od niego zależy. Tak jak powiedzieli ostatnio, Mercedes powiedział, że w Austin Hamiltonowi urwał się osłonka od pracy trybu silnika i dlatego uzyskał gorszy czas okrążenia. Tak. No, mam wrażenie, że kierowca nie decyduje tak bardzo o tym, jak szybki jest jego samochód, jak to kiedyś było. Tak, no teraz tak naprawdę panowie, smutni panowie w garażu decydują, jaki ma mieć tryb silnika, czy może teraz jechać z pełną mocą, czy jednak ma ten silnik skręcić. Tak. Gdybyś miał wybrać samochód, którym mógłby się przejechać F1, to byłby to McLaren. Tak, myślę, że ten czas, tak 2007-2008 rok, myślę, te samochody Lewis były... i Fernando. Tak, i Fernando, tak. Ta generacja samochodów dla mnie była piękna i no, robiła wrażenie, tak. A powiedz mi, bo też niestety, ale Inter Europol jako wasz główny sponsor i firma bardzo blisko z tobą związana, w swoim portfolio posiada nie tylko samochody wyścigowe jako Inter Europol Competition, ale także macie bardzo ciekawą, powiem, wystawkę w biurze. Mm-hmm. Powiedz mi proszę, jaki proces zachodzi w głowie człowieka? Jak wielkim miłośnikiem sportów motorowych jest człowiek, który mówi, może akwarium z rybami, kupię bolidy Formuły 1, niech stoją. No, wielkim miłośnikiem trzeba być, no wiadomo. Ja myślałem, żeby zbierać takie modele małe, ale to już... Tak, to są takie same modele, tylko że duże i akurat z tego co wiem, to te jeżdżą, chociaż Kuba mówi, że mają taki plan, żeby je uruchomić za jakiś czas, ale jeszcze to się nie udało. Nie było okazji. Przede wszystkim brakuje czasu. Mamy tyle do roboty teraz, jednak z tymi seriami, co robimy, nie możemy znaleźć czasu na to od dobrych paru lat już, tak?
żeby naprawić ten samochód Formuły 1, który mamy w tym momencie w garażu i chcemy uruchomić. Bo już by dawno jeździł, gdybyśmy mogli poświęcić tak z miesiąc pracy, myślę, czasu. Chciałbym kiedyś, żebyśmy byli w takim momencie życia jak Kuba, żebym powiedział, nie mam czasu na to, żeby uruchomić bolid Formuły 1. To jest dopiero ekscentryzm. A tak poważnie, Kuba, mówiliśmy o zespole. Jednej rzeczy nie dopytaliśmy jeszcze. Jak wiele osób zaangażowanych jest w to, żeby wasze auta, bo tak naprawdę nie mówimy tylko o jednym aucie, stanęło na starcie? Jak wiele osób liczy łącznie zespół i osób pracujących nad tym wszystkim? Jak wąskie grono, tudzież szerokie grono, jeździ z wami na weekendy wyścigowe? To zależy też od liczby aut oczywiście. Tak, tak. Teraz jedziemy na pierwszą rundę w Chinach, gdzie będziemy mieli 3 samochody tylko. Tylko. Tak, bo od Australii na Tajlandię i Malezję będziemy mieli już 4. Dojeżdża jeszcze jeden LMP3, który wysyłamy za 4 dni. Wysyłamy kontener do Australii, żeby był tam na początek stycznia. A, fajnie. No. Super. Czyli ty masz samochody, których nie widujesz tak naprawdę? No tak, bardzo, bardzo mało je widuję w tym momencie. I Australia? Mhm. I tam się ścigacie na? Bend Motorsport Park. A propos tego toru i a propos torów. O tym też rozmawialiśmy i chcę to od ciebie usłyszeć jeszcze raz. Jaki tor wyścigowy byłby twoim ulubionym w kwestii infrastruktury i tego, co się dzieje od zaplecza? Bo wy patrzycie nie tylko na to, czy się fajnie jeździ, ale czy grupa osób jest w stanie się pomieścić w garażu i komfortowo w nim pracować? Mówiłeś coś o Red Bull Ringu. Tak, no zdecydowanie jest to obiekt, który ma najlepsze zaplecze i infrastrukturę. Boksy są przeogromne i nie ma zupełnie problemu, żeby się pomieścić. Red Bull Ring to jest jeden z najmniejszych torów w Formule 1. Tak naprawdę zamknięty gdzieś tam pośrodku pętli, patrząc na to z zewnątrz. A mówisz, że jest tyle miejsca. Narzekałeś też na Le Mans. No, jednak Le Mans jest starym torem i pomimo, że robią co chwila, ponawiają te garaże, odnawiają to, jednak sporo jest garaży, które są małe całkiem. No niestety, jako że kiedyś tego miejsca nie było potrzebnego aż tak dużo, jak teraz to jest, więc nie spełnia to, powiedziałbym, kryteriów współczesnych wyścigów. Kuba, ile masz punktów karnych? 0. Dlaczego? No, staram się trzymać przepisów. No. W Warszawie jest endurance na drogach w twoim wykonaniu? Planujesz, myślisz, jeździsz spokojnie? Słuchaj, gdybyś musiał przeleźć na torze, to też byś mandatów nie dostawał. Tak mi się wydaje. Tak, nie no, zdecydowanie uważam, że jazda po drogach, ogólnie po drogach jakichkolwiek nie tylko w Polsce, jest dużo bardziej niebezpieczna niż jazda po torze. Co możemy zrobić, żeby kibicować Inter Europol Competition i dlaczego warto to robić? Czy warto to robić? Myślę dlatego, że no, jesteśmy jedynym polskim zespołem w seriach Le Mans w tym momencie. I każdy wyścig jest transmitowany przez oficjalne kanały albo European Le Mans Series na YouTubie i na Daily Motion. I również Asian Le Mans Series też ma swój kanał na YouTubie, gdzie transmituje czasówki i wszystkie wyścigi. To jest pytanie, które chciałem tobie zadać, bo skoro interesujesz się dietą wegańską, ekologią i też, przepraszam mówiąc tak, cierpieniem na świecie. Mhm. Czym na co dzień jeździsz? To jest twoje pytanie? To jest moje pytanie. I jak zapatrujesz się na elektromobilność? Czy uważasz, że przeniesienie tego, co teraz mam na drogach, na samochody elektryczne, tudzież ewentualne zainteresowanie Formułą E, czy to jest ten trend, który jest dobry dla środowiska i faktycznie ma sens? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że w tym momencie z tą całą aferą dieslową i zakaz jazdy dieslami w mieście trochę się z tym nie zgadzam, ponieważ wyprodukowanie nowych samochodów, które spełniają wymogi, zużyje dużo więcej energii i dużo bardziej zanieczyści środowiska niż to, co już teraz jeździ na drogach. Ale myślę, że w przyszłości jednak energia odnawialna i taka, która produkuje dużo mniej CO2 do środowiska czy czegokolwiek, będzie chyba dobrym krokiem. Czy elektryki? Nie wiem. Wiem, że baterie są bardzo ciężkie w produkcji. Ale tak naprawdę chyba, ten cały... Chyba, że w końcu przyjdzie do grafem.
który wszyscy czekają do baterii. Albo słyszałem o wodorze też. Może tak. Nawet teraz ostatnio był prototyp wodorowy, który jeździł z nami na treningach podczas weekendu wyścigowego. TTM, z tego co widziałem, przymierza się chyba do elektrycznych samochodów. Elektryczno-wodorowej wizji przyszłości, tak, TTM. Fantazja. Jak samochód wodorowy wyglądał na tle samochodów z jednostkami spalinowymi? W tym momencie słabo. Tracił do LMP3, bo była to klasa LMP3 na bazie, około 12 sekund. Jednak jest to duża różnica. Na okrążeniu? Na okrążeniu, tak. Przepaść. Przepaść, tak. No, ale poprawili się bardzo od zeszłego roku, gdzie na oficjalnym pokazie niestety samochód za nie mógł i stanął na środku torów Spa. No to kawał drogi do przejścia był. Odpalił po jakichś 5 minutach, znaczy odpalił. Ruszył po jakichś 5 minutach znowu, a jednak no, konsternacja była bardzo duża w garażu, kiedy to zobaczyli. Myślisz, że kierowca wyjął ten telefon z tej skrytki? Nie, chyba mieli połączenie radiowe, nie musiał. Czym prywatnie jeździ Kuba Śmiechowski i dlaczego? Hybrydowym samochodem. Widzisz, czy jednak ta elektromobilność gdzieś tam pomiędzy jest? Czekałem, aż to powiesz. Kuba Przygoński powiedział, że jeździ hybrydą, ale w garażu ma jeszcze taki Porsche, jak miał Hank Moody w Californication. Tą generację 911. Jakie jest twoje prywatne auto marzeń? Nie mów, czy je masz, czy go jeszcze nie masz. Natomiast nie mam. Mogę od razu powiedzieć. Dobrze, jakie jest takie auto marzeń, które chciałbyś mieć tutaj na miejscu w Polsce i sobie dojeżdżać do Intereuropolu, do waszej nowej wielkiej siedziby, tutaj parkować samochód? Drogowe auto marzeń, którym chciałbym jeździć na co dzień? Na co dzień, bo tak, żeby się przejechać, to wiesz, to też powiem zaraz tutaj o McLaren. Nie, no to myślę, że taki samochód hybrydowy, myślę, jest takim autem marzeń na co dzień. Ale dobra, to weekendówka. Samochód, żeby tak ładnie to już taka postał i popatrzeć, głównie popatrzeć i postać tak naprawdę. Zanim to powiesz, przepraszam, postać i popatrzeć, mówi to człowiek, który ma w firmie 3 samochody Formuły 1, które stoją i patrzą. Więc jakie to jest auto? Czy jako, że wychowałem się na filmach Powrót do przyszłości, między innymi to... No, bardzo piękny samochód, ale z tego co wiem, nie do końca przyjemny do jazdy. No. Też o tym słyszałem, że podobno nie jest najlepszy. Nie najlepsze właściwości jest na matach, to nazwijmy. Mm-hmm. Tak. Ale robi zdecydowanie robotę i nie, w swoim autem spokojnie możesz się rozpędzić do 88 mil na godzinę i nie cofasz się w czasie, tudzież nie idziesz w przyszłość. Tak. Kubo, dziękujemy ci bardzo. I trzymamy kciuki za Interpol Competition, kibicujemy Kubie Śmiechowskiemu i wierzę mocno w to, że temat wyścigów długodystansowych, zwłaszcza w kontekście Interpol Competition, powiem to po raz setny, powróci w naszych podcastach i na pewno spotkamy się jeszcze kiedyś z Kubą i może z zespołem. A tymczasem dziękujemy pięknie, cześć. Cześć. Dziękuję bardzo.